Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu omówimy nowości, które pojawiły się w integracji Allegro w systemie BaseLinker. Przejdźmy zatem do zakładki Integracje Allegro. Mówić będziemy tutaj o trzech zakładkach, które pojawiły się jakiś czas temu, a mianowicie o konkurencji, czasie wysyłki oraz terminie wysyłki. Co prawda konkurencja była wcześniej, natomiast w tym miejscu mogliśmy jedynie uruchomić śledzenie cen konkurencji, do czego zachęcam Was, żebyście zrobili. Ponieważ no, kiedyś ta opcja była darmowa, teraz widzę, że jest w pewnych przypadkach dodatkowo płatna, natomiast pozwala Wam ona po prostu sprawdzać ceny konkurencji na liście aukcji. W zarządzaniu aukcjami macie informację, którą aukcję klienci inni, sprzedawcy inni sprzedają taniej, a którzy drożej. W tym miejscu możemy wybrać konkretnego śledzonego użytkownika Allegro, możemy ignorować wybranego użytkownika, możemy ignorować swoje oferty. No i sprawdzamy, wprowadzamy parametry tego śledzenia, czy chcemy śledzić tylko najtańsze oferty, czy chcemy śledzić tylko i wyłącznie nowe oferty, no i w jaki sposób chcemy je ze sobą dopasowywać, czy po numerze EAN, czy po EAN i nazwie, albo tylko po nazwie. No i tutaj, jeżeli uruchomimy śledzenie ceny konkurencji, to na dole możemy uruchomić tak zwany repricing, czyli automatyczną zmianę ceny. Działa to w ten sposób, że na podstawie ceny konkurencji my możemy zmieniać cenę naszej aukcji. No i jak możemy ją zmieniać? Możemy ją zwiększać, możemy ją zmniejszać, albo możemy robić te dwie rzeczy jednocześnie. Możemy w tym miejscu ustawić, jeśli cena mniejsza będzie od ceny naszej ustalonej minimalnej, co ma się wydarzyć? Czy mamy zastosować moje własne minimum? Możemy zastosować domyślny narzut, który za chwilę też ustawimy, pozostawić ostatnią automatyczną ustawioną cenę albo po prostu pominąć tą automatyzację. No i tutaj też, co ma się wydarzyć w momencie, gdy ta cena będzie większa od naszego minimum. Czy wtedy zastosujemy nasze maksimum, nasz narzut domyślny itd., itd. Jeśli nie ma konkurencyjnych ofert, no to co robimy? Możemy pominąć automatyzację cen. Jeśli moja oferta jest najtańsza, no to co wtedy? Pozostawiamy ostatni narzut albo mimo to zmieniamy cenę mojej oferty, bo przypominam, że możemy zmniejszyć cenę, ale możemy również ją zwiększyć. Następnie wybieramy cenę bazową, czyli grupę cenową z naszego magazynu. Możemy tą cenę z magazynu zwiększyć o pewną rezerwę kwotową bądź procentową. Te dwa ustawienia są nieobowiązkowe, więc my nie musimy ich wypełniać, natomiast możemy wtedy liczyć mój narzut od kwoty z magazynu z dodatkową kwotą dodaną w tym miejscu albo z dodatkową wartością procentową. No i słuchajcie, najważniejsze, nasz narzut minimalny, tak? Czyli o ile minimalnie możemy tą naszą cenę zmienić o 5%, o 10%, o 20% i tak dalej, na przykład niech to będzie 10%. No i tak samo ustalamy narzut maksymalny, czyli maksymalny narzut doliczany do ceny bazowej. Wyznaczamy po prostu maksymalną cenę, w jakiej towar może być sprzedany. Czyli przykładowo, jeżeli mamy cenę 100 zł, konkurencja ma 120, możemy ją w takim razie zwiększyć, ale maksymalnie do 110 zł. Odwrotna sytuacja, my mamy 100 zł, konkurencja ma 80, no ale możemy zmniejszyć o 10%, czyli do 90 zł. Możemy ustawić również narzut domyślny, on zostanie doliczony do ceny bazowej, jeżeli nie znaleziono oferty konkurencyjnej, tak? Możemy tutaj również ustawić na przykład 10%. Minimalna różnica kwotowa, jeżeli nie chcecie, żeby to była różnica kwotowa czy procentowa, no to możemy ustawić tutaj 0. Natomiast minimalna różnica kwotowa może wynieść na przykład złotówkę i wtedy, jeżeli towar konkurencji kosztuje 100 zł, no to Wasz towar po zmianie, po repricingu będzie kosztował 99 zł, czyli ta różnica będzie wynosiła złotówkę. Możemy również nasze ceny zaokrąglać lub nie. Po wybraniu wszystkich ustawień zapisujemy je. Następnie kolejna nowa zakładka, czas wysyłki. Zanim włączymy czas wysyłki, musimy dodać pole dodatkowe do naszego magazynu. Żeby dodać pole do naszego magazynu, przechodzimy do ustawień w naszych produktach w magazynie, następnie pola dodatkowe. No i tutaj musimy dodać dwa pola dodatkowe, żeby te ustawienia Allegro nowe zadziałały. Ja nazwałem pierwsze pole czas wysyłki. Jak przejdę sobie do edycji tego pola, no to jest to pole krótkie, składające się z wartości 1, 2, 3. My tu możemy oczywiście więcej tych wartości wpisać, ponieważ jak za chwilę zobaczycie, Allegro umożliwia po prostu wybranie wielu opcji,
jeżeli chodzi o ten czas wysyłki. Natomiast jeżeli chodzi o datę, no to jest to pole dodatkowe, które zawiera po prostu datę. Po dodaniu tych pól dodatkowych w naszym magazynie, w każdym produkcie, musimy te pola uzupełnić. Jak widzicie, mamy tutaj moje pole czas dodatkowy, muszę tutaj wybrać jakąś opcję, no i data, jest to data raczej przyszła, zawsze na pewno przyszła, ponieważ mówimy tutaj o produktach, które są w tak zwanej przedsprzedaży, czyli ja ten produkt zacznę dopiero wysyłać 30 listopada tego roku, film nagrywam w 2024 roku. No i zapisujemy te zmiany i takie zmiany wprowadzamy w każdym produkcie. No i jeżeli te zmiany wprowadzimy, no to tutaj wybieramy sobie to pole dodatkowe czas wysyłki i zapisujemy nasze zmiany. Historia tych zmian będzie pokazana po prostu w tym miejscu. No jak widzicie tutaj w tym polu dodatkowym, my możemy wprowadzić wartości Allegro. Allegro umożliwia wprowadzanie wartości 0, 1, 2, 3 i tak dalej, aż do 60. To jest ta ilość dni, które Allegro umożliwia jako wprowadzenie, tak, do wysyłki. Wartość pola z czasem dostawy możesz również ustawić ręcznie przy produktach, tak, co przed chwilą zrobiliśmy, ale możemy to też zrobić, zmodyfikować za pomocą specjalnej akcji automatycznej. Jak to zrobić? Mówimy tutaj o akcji automatycznej, która dotyczy magazynu, tak, czyli przechodzimy do automatycznych akcji naszego magazynu, dodajemy akcję automatyczną, no i na przykład wybieramy sobie takie zdarzenie, że stan produktu zmniejszył się poniżej progu. No i co wtedy? Wtedy musimy zmodyfikować nasz produkt, modyfikujemy konkretnie pole dodatkowe, czas wysyłki. No i tutaj wtedy ręcznie na przykład zmienimy na 3 dni. Wcześniej było na jeden dzień ustawione, a my za pomocą tej akcji zmienimy na 3 dni. No i zapisujemy naszą akcję. Oczywiście pamiętajcie o tym, że wcześniej my musimy mieć ustawione przy każdym produkcie, tam gdzie mamy stany magazynowe, nasze własne progi, tak? Czyli ustawiamy sobie, jakie są te progi w każdym magazynie oddzielnie i dopiero wtedy ta akcja zadziała. Następnie przechodzimy do terminów wysyłki. Tutaj również musimy to uruchomić oraz wybrać pole dodatkowe data. To jest to pole, które po prostu zawiera tą przyszłą datę, od której zaczniemy ten produkt wysyłać. No i oczywiście my tą datę możemy zmieniać i wtedy ta aktualizacja, tak samo jak w przypadku czasu wysyłki, następować będzie, tak jak macie tutaj napisane, raz dziennie. W sprawie wdrożeń szkoleń do BaseLinkera napisz na biuro@urp.pl, zapytaj o najlepszą konfigurację oraz sposób procesowania zamówień dla Twojej firmy.